Warden to najsilniejszy mob w Minecrafcie. Ma on aż 250 serc, a jego uderzenie sprawia, że gracz ginie na 2 hity. Z tego też powodu bezmyślny ja postanowiłem, że super zabawą będzie zabicie go w ciągu godziny. A ponadto co 15 minut będę miał do wykonania zadanie, które jeszcze bardziej mi to utrudni. Wyśmienicie, prawda? Moim pierwszym challenge'em do wykonania było zrobienie lunety, przez którą musiałem spojrzeć na Wardena, do czego potrzebowałem 2 sztabek miedzi i ametystowego kryształu. Było to o tyle trudne, że aby wykonać to zadanie, musiałem go wybudzić, a potem jak najszybciej od niego uciec. Jednak by to zrobić, musiałem zdobyć jakieś podstawowe itemy, co mocno skracało mi czas. Postanowiłem jak najszybciej zlutować najbliższą skrzynkę, w której znalazłem złote jabłko, a następnie wykopałem drewno i kamień. Potem znalazłem kilka innych skrzyń i podczas ich otwierania zmarnowałem 3. strajka, po którym zrespił się Warden. Dobra, jest. Mamy. Nie mamy. Jest Warden. Uciekając, popłynąłem w górę do jaskini, by pozyskać miedź. Bo musicie wiedzieć, że generuje się ona od poziomu 0 do 96. A Deep Dark znajduje się na poziomie minusowym. Ucieszyłem się z tego powodu, ponieważ w tamtej chwili nie musiałem się obawiać o to, że usłyszy mnie Skulk Sensor. Dobra, jesteśmy uratowani na chwilę przynajmniej. Gdy wykopałem i przepaliłem wszystkie potrzebne surowce, wróciłem, by otworzyć kilka innych skrzyń w poszukiwaniu kryształu, którego w końcu udało mi się znaleźć i mogłem wykonać zadanie. Okej, tu mogę być bezpieczny w miarę, powiem wam. Okej, ale najpierw muszę Wardena obudzić. No nie! O, ho. Okej, udało mi się. Dobra, spadam stąd. Moim kolejnym utrudnieniem, na które miałem 15 minut, było wykonanie płyty muzycznej numer 5. Którą mogłem stworzyć z fragmentów znalezionych w skrzynkach w Ancient City. Jeśli jesteś spostrzegawczy, pewnie zauważyłeś, że właśnie 9 takich fragmentów udało mi się pozyskać, szukając kryształu. Więc od razu mogłem ją stworzyć, przez co miałem wolne 15 minut na dalsze uzbrojenie. Okej, dobra, muszę zdobyć jakieś itemy, bo mam teraz dosyć dużo czasu, powiem wam. Ej, czy ja trafię w ogóle powrotem. Na YouTubie jest wiele sposobów na pokonanie Wardena. Moim sprytnym pomysłem było strzelanie do niego z łuku, ale po przemyśleniu tego okazało się, że był jeden problem. Nie mogłem stworzyć strzał, bo nie miałem piór, a wydropienie ich ze szkieletów trwałoby zbyt długo i ponieważ nie miałem innego planu, który mogłem wykonać w tak krótkim czasie, powoli myślałem o tym, żeby się poddać. Ale w pewnym momencie przypomniało mi się, że strzały można zdobyć szybko w jeszcze jednym miejscu, czyli w bastionie. Przepełniony nadzieją zacząłem szukać lawy, by stworzyć portal, a gdy był gotowy, jak najprędzej wyruszyłem do Netheru w poszukiwaniu bastionu, którego nadzwyczaj szybko udało mi się znaleźć. Miałem rację i w bastionie znalazłem masę strzał. Także te, które podświetlałem moby, przez co gdy gracz dostanie efekt Darkness, nadal będzie wiedzieć, gdzie strzelać. O, dobra. Mam strzały. Pozbierałem wszystkie cenne itemy i wróciłem do normalnego świata. Kolejnym challenge'em zmuszającym mnie do walki z Wardenem było to, że nie mogłem kucać. Przez to każdy sensor mógł z łatwością wychwycić moje kroki, wysyłając sygnał do Shriekera, który wzywał bestię. Mimo to w tamtym momencie nie bałem się już nikogo, ponieważ miałem odpowiednią broń do walki. Jednak by wszystko się udało, musiałem stworzyć odpowiednie warunki, by Warden nie mógł mnie zabić swoim sonicznym atakiem. Więc pomyślałem, że w suficie wykopię stanowisko strzelnicze, z którego wybudzę i pokonam potwora. Mimo to w tamtym momencie nie bałem się już nikogo, ponieważ miałem odpowiednią broń do walki. Okej, dobra, teraz już nie możemy shiftować w ogóle. Jesteśmy. Rozbuduję sobie jeszcze trochę. Okej, oby zadziałało. Oby ten jego Sonic Boom mnie tu nie dosięgnął. Pokaż się. Okej, jest tu. Oby zadziałało. Jesteśmy już tak blisko. Szczerze, to chyba najlepszy sposób na zabicie Wardena. Co jest? On się nawet nie rusza. Obym się łuk nie zniszczył. I obym się strzały nie skończyły. O nie, strzały mi się skończyły. Co? Nie żyję? Udało mi się? Udało mi się. Udało mi się zabić Wardena, co jest?